dotarłem do złożonego wniosku o dofinansowanie odnowienia grobu powstańców śląskich w Dobrodzieniu. Interesując się historią regionu, powędrowałem na jeden z cmentarzy, gdzie zastałem schludny i zadbany, podłużny niby grób, w którym nie ma ciał, albowiem w 1946 roku ludowa władza za wszelką cenę dążyła do polonizacji zajętych terenów, pisząc historię od nowa. Mimo wszystko zachowali się przyzwoicie, nie nazywając grobem miejsca złożenia hołdu powstańcom. Znicze i kwiaty dowodzą, że mieszkańcy dbają nawet o symboliczne miejsca pamięci bez względu, kogo upamiętniają. Warto zauważyć, że w złożonym wniosku doszło do poświadczenia nieprawdy, iż wniosek dotyczy grobu. Ministerialny wzór jasno precyzuje, że dofinansowania dotyczą tylko grobów i cmentarzy wojennych. Nieopodal stoi stara cmentarna kaplica, której podstawa zaczyna się rozpadać. I to jakoś renowatorów nie razi. We wnętrzu znajdują się tablice z nazwiskami kilkuset poległych i zaginionych w obydwu wojnach. To właśnie ta kaplica wypełnia wszelkie znamiona grobu wojennego i ona powinna znaleźć się we wniosku o odnowienie. Na wjeździe do Dobrodzienia, przy głównej drodze, jeszcze stoi głaz upamiętniający powstańców Śląsku. Nie wiadomo, jak długo stać będzie, ponieważ w kolejnym patriotycznym zrywie w 1981 roku metodą lej wodę, syp piasek, a nie żałuj materiału, utworzono kolejne miejsce pamięci o tak zwanych powstańcach. Sami widzimy, jak pięknie wygląda nieruszony zębem czasu 39-letni obiekt. Beton niezwietrzały trzyma się mocno, że nawet noża nie wetniesz w szczeliny. No, z braku ludzi natura zadbała i w ramach pamięci zasiała u podstawy głazu roślinki. Okoliczny zielony trawnik jest czysty i pięknie wykoszony.
placyk przed głazem, wykonany z równo położonych płytek chodnikowych, nie porasta mchem i jest zamieciony do czysta. Ciąg pieszy w stronę ratusza jest również gładki i równo ułożonymi płytkami i zamieciony, aż chce się iść. Odwróciwszy głowę w stronę ronda, dostrzegłem pięknie wykonany, około 100-metrowy odcinek chodnika dla pieszych, niemal jak autostrada. Przypomniałem sobie, jak wtedy jeszcze kandydat na burmistrza użalał się nad biednymi starszymi osobami, które idąc do paśnika, to znaczy Biedronki, musiały ten kawałek pokonywać po nieutwardzonej drodze. Aż trudno uwierzyć, że w 1,5 roku od wyborów zdołano tak wiele wykonać. Nawet tego, czego mieszkańcy ulicy Zielonej nie mogli się doprosić, za nowej władzy otrzymali i cieszą się oświetleniem ulicznym jak dzieci. Dawną władzę częściowo rozgrzesza, bo nie mieli funduszy, a nowa władza w gospodarski sposób wykorzystała zdemontowane latarnie zmodernizowanego rynku. Rynku, na którym jest miejsce na śpiewkę i chorągiewkę oraz wodowytryski.